Dwóch ziomków, których w młodości połączyła przyjaźń, postanowiło zostać gwiazdami rocka. To historia, jakich wiele, ale ta zaczęła się w Lesznie i trwa do dziś. Znani ze scen Jarocina, męskiego grania, festiwalu Lufy oraz wszędobylskiej reklamy Lidla podczas Euro 2024, The Bullseye, chłopaki rodem z Leszna, tym razem jako Dariusz i Mateusz, wystartowali z nowym projektem. Przygoda rockowa debiutowała w Lesznie w Miejskim Ośrodku Kultury. To absurdalna komedia o drodze do kariery, luźno oparta na historii samego zespołu. Na ich drodze stają m.in. okres dojrzewania, dorastanie w latach 90. i 2000., nowy komputer, złamane serca, nikczemny redaktor sztuki jedna i istota z zaświatów. Wszystko okraszone komputerowymi wizualizacjami i muzyką na żywo. To także historia o tym, że choćbyś nie wiem jak dobrze grał, świat zapamięta cię najlepiej z memicznego utworu o ukochanym piesku. Nie mogę wcisnąć innych myśli między piesek. W mojej głowie wciąż to była te myśli piesek. Wyjdź mnie za rękę, chwycę cię za ucho. I gdy już chyba odpocząłem od tych wszystkich myśli psi, wtedy wchodzę z pokoju, a tam piesek! Piesek! Oczy! Łapki! Piesek ma też smutny akcent. Dziś piosenka, będąca pożegnaniem z ukochanym zwierzakiem, zbiera pieniądze na schroniska za odsłuchy na YouTube. Hello, stranger. My old friends, I didn't care. Now my heart is breaking. Hello, stranger. Przygoda rockowa to przede wszystkim pełna absurdu i dystansu do siebie zabawa z zespołu z widownią. The regular sky.